Cześć, witam Was w drugim odcinku serii, w której prezentuję recenzję książek. Dziś chciałbym omówić pozycję autorstwa Wadima Zelanda, Transurfing rzeczywistości, tom pierwszy, Przestrzeń wariantów. Jest to pozycja z dziedziny fantastyki i psychologii. Pierwsza część z ośmiotomowej serii wprowadza czytelnika w podstawy transurfingu, który w dużym skrócie można nazwać takim świadomym, przytomnym wyborem określonej linii życia, na której możemy się znaleźć, wykonując pewne kroki, pewne czynności. Jednym z kluczowych elementów będących w korelacji z techniką transurfingu są wahadła. Przez autora książki opisane jako grupy podobnie myślących ludzi, którzy mogą w taki niebezpośredni sposób, ale wywierać pewien hipnotyzujący wpływ na innych ludzi. A z rozdziału na temat wahadeł możemy dowiedzieć się o technikach przeciwdziałania tym negatywnym, ponieważ rozróżniamy wahadła i pozytywne, i negatywne. Na tylnej okładce książki znajduje się jedna z wahadeł, także jest to jeden z istotniejszych elementów do zrozumienia technik transurfingu. W tematyce wahadeł jednym z podrozdziałów książki nosi tytuł Otrzymujesz to, czego nie chcesz, co tyczy się bezpośrednio pewnej praktyki dotyczącej myślenia. Zrozumienie tej kwestii w mojej subiektywnej ocenie może być dla nas bardzo profitujące. Jeśli już jesteście zdziwieni, no to zapraszam Was dalej. Korowym punktem książki jest rozdział na temat potencjałów. Autor tłumaczy je jako niepotrzebnie wykreowane sytuacje, które mogą zadziałać na nasze życie negatywnie, jeśli w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie nie zablokujemy ich negatywnego działania. Nadmierne potencjały powinniśmy rozumieć jako rzucanie samemu sobie kłód pod nogi, a później tracenie czasu i naszej własnej energii na naprawianie tych błędów czy krzywd, które sami sobie zrobiliśmy, zamiast po prostu nastroić się na odpowiednią linię życia i wybrać ten wariant, który byłby dla nas pozytywny. Pomocną metaforą w zrozumieniu nastrajania się na odpowiednie linie życia może być przykład z radiem. Jeśli jest nastrojone na odpowiednie fale, wtedy gra czysto i bez zakłóceń. Pojęcia, które omówiłem, mogą początkowo wydawać się nieco niezrozumiałe, natomiast w miarę upływu kartek książki będzie Wam się klarował taki całokształt kodeksu postępowania w dziedzinie transurfingu. Dowiecie się między innymi tego, jak ważna jest kooperacja umysłu i duszy, żeby osiągać swój cel, oraz co może stanąć nam na przeszkodzie do jego osiągnięcia. Jeżeli tom pierwszy nie wyczerpie Waszego zainteresowania tą tematyką, to w drugiej części książki Transurfing w rzeczywistości będziecie mogli znaleźć więcej zaawansowanych metod działania, dzięki którym wybór tej odpowiedniej linii życia będzie o wiele łatwiejszy. To tyle na dzisiaj. Dzięki.